Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj chciałam Was zaprosić na tenże oto makijaż, który według mnie jest naprawdę prosty, ale jakże efektowny i jest idealny dla osób, które dopiero początkują i zaczynają swoją przygodę z makijażem, nie mają jeszcze wielu kosmetyków, ale chcą wykonać coś fajnego w łatwy sposób, dla osób zabieganych oraz tych, którym po prostu nie chce się jakoś nie wiadomo jak malować, ale jednak chcą wyglądać jak człowiek, tak jak ja na przykład w tym momencie. Zapraszam Was na makijaż. Zgodnie z tym, co powiedziałam na samym początku, zrobimy sobie dzisiaj taki naprawdę szybki, bardzo prosty i naprawdę całkiem efektowny makijaż, który będzie idealny dla osób początkujących, które dopiero raczkują z makijażem i nie chcą jeszcze inwestować w kosmetyki, dla osób, które zaspały na przykład i się spieszą i chcą mieć fajny makijaż, ale bardzo, bardzo szybki makijaż. Oraz dla tych osób, którym się po prostu nie chce malować, chcą coś mieć na tym oku, chcą coś mieć na twarzy, chcą wyglądać jak człowiek, no bo ja na przykład w tym momencie bez makijażu wyglądam jak słaby człowiek. Dlatego lubię taki makijaż, nie wymaga on nie wiadomo jakich umiejętności, więc wystarczy po prostu chwila, żebyśmy uzyskali fajny, naprawdę fajny makijaż. No i oczywiście przypominam Wam o trwającym rozdaniu to raz, a dwa, zachęcam Was do tego, żeście subskrybowali mój kanał i zostali ze mną na dłużej, a klikając dzwoneczek będziecie mieli przypomnienia o nowych odcinkach. Także bierzmy się za malowanie. Pamiętajcie, że cały makijaż jak zawsze zaczynamy od filtra. Ja mam już nie wiem, które opakowanie tego z Coser X. Bardzo fajny jest ten krem z filtrem, to jest aloesowy. Bardzo ładnie pracuje pod makijażem, ten makijaż się nie przesuwa, więc naprawdę fajna rzecz. Może nie jest zbyt tani, ale też jest naprawdę wydajny. Nie chcę mi wyjść. No i jeżeli chodzi, oczywiście ten makijaż zawsze zaczynamy od podkładu kremu BB. I ja słuchajcie, dla takich osób, które, tak jak mówię, zaczynają, chcą coś lekkiego, możemy tutaj mieć dowolność. Bardzo fajny podkład z Bielendy. Ten Make Up Academy z truskawką, bardzo fajny z Eveline, to jest taki, który praktycznie nie daje nam, to jest krem CC, który nie daje nam zbyt wiele na twarzy krycia, ale fajnie nasz koloryt wyrównuje, też ma śmieszną cenę. W ogóle to jest taki fajny bajer, że on jest biały, a po rozsmarowaniu daje nam kolor, ponieważ on ma zawarte w sobie, widzicie, on jest biały, a jak rozsmarujemy, to on ma w sobie zawarte takie granulki i daje nam taki lekki pigmencik. Bardzo fajny, bardzo ładnie pachnie zresztą, no ale on nie daje praktycznie żadnego krycia. Dwa hiciorki, jeden z Eveline Better Than Perfect, drugi jest od Liren. Myślę, że każdy już o nim słyszał, każdy o nim wie i je testował. Natomiast ja dzisiaj postawię sobie na, i oczywiście na krem BB. I będzie to, słuchajcie, Purito Snail Clearing BB Cream SPF 38 PA 3 plusiki. To też już jest mój zeszłoroczny krem BB. No i zdenkowana, spójrzcie na Maxa Misza. Fantastyczny krem BB, bardzo, bardzo polecam dla zainteresowanych. Ale tak jak mówię, ja mam ochotę na coś świetlistego, więc sobie dzisiaj nałożę ten, ale mam pewne obawy, ponieważ on jest dość ciemny, mam go w kolorze 23, tak, Natural Beige i on jest taki troszeczkę ciemniejszy. Ja niby tą twarz mam troszkę już upaloną, a jak wiecie, on jest dość ciemny. Więc troszeczkę się obawiam, że będzie dla mnie za ciemny, więc ja za chwilkę zrobię tutaj sobie miksa i dołożę do niego miszę w taką bardzo, bardzo jasną, bo będzie po prostu za ciemny. Kremów BB nie musimy się jakoś tak bardzo obawiać, ponieważ żeby on mi jeszcze chciał lecieć, znaczy to już jest końcówka, nie musimy się bardzo obawiać, no bo przecież one nie są nam, nie zostawiają nam takiego dużego pigmentu, a naprawdę fajnie współpracują z naszą cerą, nie będę więcej robić. Dają też całkiem przyjemne krycie. No i tutaj mam miszę, bo tamtą, którą Wam pokazywałam, mam w kolorze 21. Natomiast mam też miszę w kolorze 13 i to jest tak jasny podkład, krem BB, że to jest idealny po prostu, spójrzcie, to jest... Dla osób jasno, z jasną karnacją to jest po prostu idealny.
Ja go często stosuję właśnie do rozjaśniania takich kremów. No i jeżeli nie chcemy, i plusem, słuchajcie, dla mnie tego, że kremów po prostu BB jest to, że możemy je bez problemu nałożyć sobie pędzelkiem. Nie musimy się bawić gąbkami. Dobra, to ja szybko to sobie rozblendowuję, tak jak mówiłam, pędzlem. Wyglądam jak grzybek, jakiś taki muchomorek, jakby mi coś dopadło. I flat topem sobie szybko go rozcieram. One się ładnie łączą, więc też nie musimy się przejmować, że coś nam się tutaj brzydko poplami, że nasza twarz będzie nierówno rozprowadzona, ten podkład na tej twarzy, ten krem BB na tej twarzy. I fajne jest też w kremach BB to, że są na tyle lekkie, słuchajcie, że możemy je aplikować na oko. Na oko, pod okiem. W ogóle ostatnio ktoś z Was zwrócił mi uwagę, że za dużo mówię, słuchajcie. I ja jak montuję filmy, to ja naprawdę to wyłapuję, że ja, nawet będzie, że ja, że mówię, no często to słuchajcie, ale wiecie co? Sprawa wygląda następująco, że pewne rzeczy nie da się już wypełnić. I jak to ze mną zostaje, no to niestety nie jestem w stanie pozbyć się tego nawyku, tej maniery takiej. Tam miałam propozycję, że mówić, proszę Państwa. No ja oczekuję, że wy jesteśmy ze sobą na ty, oczywiście z osobami starszymi i pani, tu mam usterko. Ale no nie będę do Was mówić, proszę Państwa. No jeszcze nie. Ponieważ traktuję Was jak przyjaciół, jak osoby mi bliskie. Dzielę się z Wami swoim życiem, pokazuję Wam swoje życie. Więc no nie będę do Was mówić, proszę Państwa. A jeżeli komuś naprawdę bardzo przeszkadza, to słuchajcie, to, że tak powiem brutalnie, nie musicie oglądać mojego kanału. Ja naprawdę staram się nawet przy montażu wycinać to, słuchajcie, albo panować nad tym, ale nie chcę też montować filmów, nie będę sobie pisać scenariuszy, bo ja chcę, żeby moje filmy były naturalne, bez jakiegoś większego, owszem, przygotowuję się do nich, ale nie będę sobie pisać scenariusza i uczyć się tego na pamięć, tylko chcę, żeby to po prostu było naturalne. I spójrzcie, chwila i mam już nałożony krem BB, który nawet nie odcina się jakoś od szyi. Bardzo fajny, nadaje błysk skórze i ładnie ją wyrówna. Jeżeli mamy coś, zastanawiam się, czy coś sobie dołożyć, dołożę sobie, niech mi ktoś powie, gdzie jest mój korektor. Korektor, mój ukochany Liquid Camouflage z Catrice, tani jak barszcz, numer 10, porcelain, rozchodzi się jak świeże bułeczki i ja sobie go nakładam tu i tu. Tylko nie ładujcie tego, tak jak kiedyś robiliśmy, wiecie, takie wielkie trójkąty, tylko naprawdę tego wystarczy niewiele pomazać sobie w miejscach, które wymagają skorygowania. No i tak chciałam Wam wtrącić się. Naprawdę pędzlem i rozprowadzenie kremu BB zajmuje chwilkę. Ja już do Was mówię, więc mi się schodzi dłużej. No i tam też coś, co jakiś czas coś się pokazuje. Ale nałożenie takiego podkładu to zajmuje naprawdę minutkę. No jak widzicie, naprawdę uzyskaliśmy ładne krycie. Ten Purito jest super. Nie wiem, czy on wyostrzy. Wyostrzył. Także naprawdę fajny, fajny. O. I krem. Nie krem, korektor też już jest prowadzony. Jak macie jakieś większe problemy skórne, jakąś niedoskonałość, jakąś jedną, która Wam strasznie działa na nerwy, polecam z Catrice'a też taki kamuflaż, taki, tylko w takim słoiczku. On jest tak wydajny, że już nie wiem, ile go mam. Powinnam już zmienić, bo już jest pewnie przeterminowany 100 razy. 100 razy, 100 lat chciałam powiedzieć. Dobra. Ja się trochę przysunę. Będziecie widzieć lusterko, ale trudno. Dla mnie krycie, efekt już jest bardzo ładny, bo on nie wchodzi w ogóle w pory, w załamania, a bardzo ładnie wygląda na twarzy. Serio, polecam. Polecam to Purito. Także jeżeli mamy już na twarzy nałożony podkład, co normalnie by nam zajęło minutę, maksymalnie półtorej z oczami, z brwiami, no to teraz zrobimy sobie właśnie te brwi. Mój ukochany z Viva już mi się skończył. Eyebrow pencil. Ja nie używam żadnych takich mazaków, nie używam żadnych takich produktów w słoiczku, takich jak ten, bo trzeba się z tym za dużo opierdzielić, a ja nie mam rano czasu.
Eveline Micro Precise Brow Pencil też jest bardzo fajny. Ja mam go w kolorze... On jest w ogóle wodoodporny, jakby ktoś chciał wiedzieć. I znowu nie wiem, jaki mam go... A, 02 Soft Brown. Kupiłam też ostatnio z Vibo 2 w 1 Eyebrow System. I tutaj macie taki, z jednej strony jest taka gąbka, o. Ona jest taka z tuszem jak gdyby, a z drugiej strony jest kredka wysuwana z takim trójkącikiem. Fajna, ale trzeba być bardzo ostrożnym. No i też z Rimmela mam Brow Pro Micro, tylko w odcieniu też Soft Brown. I one są, słuchajcie, i one są, a tu już nic nie mam, to wam nie pokażę, co tu mam, ale one są takie, tutaj jeszcze coś jest, żeby pokupować nowe, to są takie cieniutkie rysiki. I nimi możemy bardzo fajnie sobie szybko wyrysować brwi. Ja zawsze daję troszkę czasu podkładowi kremu, żeby osiadły sobie, weszły w tą skórę. Mi się po prostu pomazałam. A potem sobie zaraz ładnie szczoteczką wyczeszę. Jak już sobie zrobię brwi, to nakładam puder. I wyczesujemy teraz. To jest tak szybka metoda, bo niestety tymi mazakami, jak nakładamy pędzlem, to niestety trzeba się troszkę bardziej być precyzyjnym, trochę się postarać. Troszkę mi się powychodziło, jak widzicie, ale już zaczynam wyglądać jak człowiek. Naprawdę te brwi to robią taką różnicę, jeżeli chodzi o makijaż. Człowiek wygląda jak człowiek. I słuchajcie, jeżeli ja mam, tak jak teraz wyszłam, na przykład tu pod spodem coś jest nierówno, biorę taki płaski pędzel, on jest do korektora. I po prostu mam na nim odrobinkę, w sumie sobie trochę nałożę. I przejeżdżam pod i czyszczę, póki mam jeszcze mokrą brew, powiekę, nie brew, to nie wypadaj. To łatwo mi ten korektor rozprowadzi, bo jak już byśmy mieli puder, no to już by było klops, bo by nam się zaczęło ważyć, a tak na szybko. Ja naprawdę uwielbiam tą metodę, bo jest mega szybka. I zajmuje parę minut, żeby to wyrównać. Muszę już i tak pójść do kosmetyczki, zrobić sobie henne, bo już mam prześwity. No i teraz możemy nałożyć sobie, ale osoby, które są początkujące i nie mają jeszcze takich cudaków, Benefit, ten do brwi utrwalający. No to jest naprawdę, jak poszukujecie czegoś takiego i wam zależy, no to polecam serdecznie, bo jest superaśny. W ogóle nie osiada tak, znaczy nie widać go na brwiach i nie tworzy takiej mgiełki jak gdyby, bo niektóre produkty lubią tak robić. Ten nie, naprawdę serdecznie wam go polecam. I teraz tak, puder. Ja mam pod oczy kilka produktów. Bardzo lubię ten Max Factor Miracle Whale, fantastyczny pod oczy, on jest taki lekko mieniący. W bardzo takim przyjemnym, ciepłym kolorze, bo ten z Heana to jest taki biały, a ten jest taki, że tak powiem, idealny. Biorę taki grubszy pędzelek i po prostu sobie przejeżdżam okolice pod oczami. Gdyby wam się zebrał już korektor i podkład, czy tam krem BB, co tam, jeżeli nałożyliście, to zawsze możecie sobie jeszcze rozeszczyć przed nałożeniem pudru. Nawet zachęcam, żeby to zrobić. Ale to też zajmuje dosłownie sekundkę. Oki. I nie jest taka, jest ta powierzchnia pod okiem gładka, nie jest taka matowa, nie jest ściągnięta. A na całą twarz użyję Hean Cashmere. Nawet niezły. Muszę go otworzyć. Zawsze mam problem z otwieraniem. Lustereczko, całkiem jasne. Ja mam go w odcieniu 1 light. I puchaty pędzel. Po prostu omiatam. A że ja teraz lubię, słuchajcie, a że ja teraz lubię taki makijaż świetlisty, a ten puder trochę nam matuje tą twarz, to zaraz zrobię pewien myk. No niestety, cera mieszana musi się zmatowić trochę, ale
Chwila, jak widzicie, też chwila. Ale może się zmatowić, ale też się może rozświetlić. Ja na przykład ostatnio używam sobie z tego z Art Deco, tego pudru brązującego, którego notabene używałam jako bronzer, bo on jest tylko bardzo jasny. I rozświetlam sobie twarz. On jest rozświetlający. Nie nadaje jakiegoś ciemnego koloru, ale nadaje nam piękny błysk. Że od razu jest taka cera promienna. Nie zmatowiona, a rozświetlona. I już nie jesteśmy płascy, matowi, tylko jesteśmy rozświetleni. I mi się to bardzo podoba, ostatnio taki efekt i go sobie stosuję. Ale to takie, taki dodatek, naprawdę nie musicie tego robić, to nie jest w żaden sposób obligujące. Bez tego też będziecie ładnie wyglądać. I przechodząc dalej. Oczy. Najważniejsza rzecz, jaką są oczy, które przysparzają nam najwięcej problemów i najbardziej nas denerwują. Dlatego, żeby nie wydawać dziesiątek tysięcy na podkłady, na cienie do oczu, polecam Wam Trio z Vibo. Jak wiecie, mój bronzer jest zeskrobany, a to dlatego, że nie tylko używam go jako bronzer, ale używam go jako cień w załamanie, co bardzo, bardzo lubię. Biorę sobie gruby pędzel. To jest akurat Jessup Domed Blend 201, taki troszkę okrąglejszy i puchaty. Nabieram sobie tego bronzera. O. W ogóle ja mam go w kolorze tym jasnym, ze Stop Light. I lecimy załamanie. I tworzymy z tego po prostu cień taki bazowy, który nam bardzo ładnie po pierwsze się rozciera, no bo bronzery mają to do siebie, że się ładnie rozcierają, a przynajmniej powinny. I lecę trochę tutaj na tą dolną powiekę, tak wiecie, żeby zahaczyć o tą dolną powiekę ruchomą i na górną rozcieram szybkimi ruchami i to zajmuje nam chwilę i już mamy pięknie cień rozblendowany. Jest różnica między jednym a drugim okiem. I on jest na tyle jasny, jest widoczny, ale jest na tyle jasny, że nie robi nam plam, że nie musimy nie wiadomo ile czasu poświęcić na to blendowanie. I drugie oko. I już mamy gotowe, tak naprawdę. Według mnie cienie są dobrze cienie. Bronzer jest dobrze rozblendowany, tworzy nam taką poświatę. Widać, że coś na tej powiece jest. I teraz, jako cień, taki na powiekę ruchomą, użyjemy rozświetlacza. I nakładam go po prostu palcem. I jest to bardzo, bardzo szybkie. Pięknie skrzy się nam na powiece. I zajmuje sekundę nałożenie. Też się bardzo ładnie nam rozblendowuje pod tym palcem. Mi się bardzo podoba, właśnie zaszło słońce, więc zmienił się kolor kamery. Mam nadzieję, że zaraz wyjdzie z powrotem. I żeby teraz ładnie rozetrzeć ze sobą te cienie, możemy użyć tego trzeciego, który jest w zestawie, tego różowego, który jest różem. Ale ja kocham swoje Milani Luminoso, bardzo polecam, on jest taki brzoskwinkowy. O, też taka lekko mieniąca brzoskwinka i fantastycznie wygląda dodana do załamania. Mam taki malutki pędzelek, okrąglutki zresztą też. I lecimy po prostu szybko w załamanie. Pomalowanie oczu zajmuje 2 minuty. Bo wszystkie te produkty, bronzer, rozświetlacz i róż, bardzo łatwo się blendują. Naprawdę. I nie musimy, ja już nie robię żadnego tutaj przyciemnienia w załamaniach, wiecie, tutaj w kącikach. Spieszy mi się, chcę ładny, delikatny makijaż i taki mam, tu mam ładne przejście różu i jest fantastico, słuchajcie, mi się to bardzo podoba. Słuchajcie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, to nie musicie jej zaznaczać tutaj w dolnych rzęsach, ja to robię. Ale jeszcze użyję sobie palety Dreamily Spice, o tej paletki, bardzo też swoją drogą fajna, bardzo fajne kolory. Też jak widzicie niektóre już, szczególnie ten biały, bo właśnie jego też używam na codziennie, a używam go do zatarcia. A używam go do zatarcia tutaj, do wyczyszczenia tej okolicy tutaj przy, gdzie nakładaliśmy sobie bronzer, bądź nakładamy na co dzień jakiś cień. I pod brwiami. Oj, przesadziłam. Jak przesadzicie, tak jak ja w tym momencie,
pędzel do pudru. O, i już. Już po krzyku. O, i mamy już wyczyszczoną tą powierzchnię, tą okolicę przy oku. No i tak jak mówię, ja sobie użyję teraz cienia do powiek do zaznaczenia dolnej granicy rzęs, dolnych rzęs i użyję palety z Eveline, to jest Twilight, kolor 02, o, ta paletka taka. I używam zawsze połączenia tego koloru z tym ciemnym. No i mam malutki pędzelek kulkowy, to jest Zoeva Lux Pencil 230, taka malutka. Jak widzicie, zresztą brudna, taka kulkowa. No i to też sekundkę, bo maczam trochę pędzel w jednym, drugim i rozcieram. Możecie to robić, nie musicie, jak wolicie. Ja lubię mieć tą dolną powiekę. Dolną linię rzęs też zaznaczoną. No i jeżeli mamy już te kroki zrobione, no to zostaje nam najgorszy temat zawsze, który spędza nam sens powiek. Kreski. No i o ile co do kresek, to ja też mam, słuchajcie, produktów. To ja też mam produktów od Groma i Ciuciut. Głównie jest to Eveline. O, bardzo proszę. Varieté i ten Precise Brush. Precise Brush Liner. Dobrze mówię. Ale kiedy mi się spieszy, ja nie bawię się w linery, bo ja na to po prostu nie mam czasu i zawsze mi to nie wyjdzie i poprawiam 500 razy i mi się denerwuje, mówiąc krótko. Tylko używam kredki Maybelline Tattoo Liner. Już też taka króciutka. Ale jaka to jest kredka, jak ona pięknie śmiga. Śmiga nam po powiece. Przesuwam sobie trochę lusterko i lecimy. Ja zawsze sobie biorę pędzel, ten gruby do pudru, żeby też nie ścierać ręką, bo jak już mamy nałożony krem, podkład, to możemy łatwo zetrzeć ręką. Więc przekładam sobie po prostu, tak wiecie, pędzel i leciutko, naprawdę leciutko naciągam powiekę. I tak wzdłuż po linii rzęs przeciągam sobie kredką. Po prostu delikatnie zaznaczając. To nie jest też mocno, tylko robicie to naprawdę delikatnie. Miało być cienko, a nie wyszło, ale trudno. I lekko zadzieram w górę. O, w ten sposób. Nie jest to równo, nie musi być równo, ale nawet tak nierówno, spójrzcie, jak ładnie podkreśla nam oko. I teraz biorę sobie pędzel, skośny pędzel. Nie ten. Gdzie mój skośny pędzel, który mi wiecznie ginie? O, mam. I jest to Hakuro H85, skośny, płaski pędzelek. I ponownie naciągam lekko powiekę i rozcieram sobie tą kredkę. Pięknie się rozciera, pięknie się będuje. I starcie zajęło mi sekundkę. I wyciągam trochę w górę, tak żeby, wiecie, linia powinna być taka kontynuacją tej dolnej linii rzęs i iść w stronę brwi. Więc mniej więcej tak sobie przykładam ten pędzel i rozcieram. To, co mi zostaje już na pędzlu. Mamy już tak naprawdę narysowaną linię. Jeżeli nam troszkę, na przykład tak jak mi o tu w dół za bardzo poszło, jeszcze sobie strzepnę, to wystarczy wziąć ponownie ten pędzel, którym rozcieraliśmy, wiecie, nadmiar te nierówności pod brwiami i przejechać sobie. To nie jest liner, więc bardzo łatwo jest go wyprecyzować tu. Spójrzcie. Jedno oko. Nie wygląda ładnie, a ile nam zajęło?
Nie martwiłam się o żadną jaskółkę, nie starałam się robić tego bardzo równo. Po prostu wzięłam kredkę, rozmazałam i przetarłam. Mi się podoba bardzo. Ja bardzo lubię ten efekt i bardzo często używam. Ona jest w miarę wodoodporna. Jeżeli łzawią Wam oczy, to faktycznie może się troszkę rozmazywać. Ale podpowiem Wam taki tip, że ja na przykład jak już chcę, żeby mi się nie daj Boże nic nie rozmazało, bardzo mi na tym zależy, to po takiej, najpierw rysuję sobie właśnie kredką taką linię, a potem marzę po tym linerem. I uwierzcie mi, że po pierwsze macie już linię, granice zaznaczone, więc wiecie jak przejrzeć linerem, a wystarczy po prostu wziąć i wtedy Wam się ładnie utrzyma, już nie musicie się bać, że będzie nierówno. I z drugiej strony robię to samo i ładnie od razu oko wygląda tak ciemniej, bardziej charakternie, bardzo łatwo wyprofilować taką kreskę. Naprawdę pędzel pięknie sunie, musi być skośny i w miarę płaski, to jest ważne. No a tym naprawdę pięknie sobie wyprofilujecie już całą tą powiekę, żeby ona ładnie wyglądała. Bardzo Wam polecam Maybelline Tattoo Liner. Bardzo się z nim lubię. I teraz zostaje nam kwestia rzęs. No i jeżeli chodzi o rzęsy, możecie użyć zalotki, tak jak ja, bo ja bardzo lubię zalotkę. I tusz, dowolność, co tam lubicie, co Wam fajnie, jaki Wam fajnie pracuje. Ja lubię tusze z silikonowymi szczoteczkami i tusze, które wydłużają i zagęszczają, bo ja mam te rzęsy jednak rzadkie. Ja sobie robię akurat, używam zalotki, bo bardzo polubiłam ten efekt podkręcenia. Przykładamy i na 10 sekund. I gotowe. Użyję sobie jeszcze odrobinkę mojego, w ogóle fajny patent, jak dorwiecie kiedyś z Bourjois ten tusz taki Lash Revival Volume, nie pamiętam, kurczę, to już mam wytarte, ale ono miał takie lustereczko 3 w jednym i fajnie się nadaje do malowania rzęs. Ja sobie używam akurat Yves Saint Laurent, a to jest bardzo droga baza, więc nie polecam Wam. Znaczy polecam, bo jest fajna, ale jest bardzo droga. O, nie wytarłam. I odrobinkę tutaj sobie bazy nakładam, żeby zagęścić te rzęsy. Ale muszę zaprzeć. Pamiętajcie, żeby używać takich tuszy, które nie oklapują Wam już rzęs. A jeżeli chodzi o rzęsy, to pomaluję je dzisiaj Eveline Sexy Girl 24 Hour Mascara. Baza mi już prawie osiada, lubię sobie pomachać tak tą powieką, bo dzięki temu mi się szybciej wysusza. No i malujemy. Pamiętajcie, żeby wykręcać szczoteczkę do góry, wtedy Wam się rzęsy podkręcają. Rzęsy już pomalowane. Jeżeli chodzi o dolne rzęsy, to ja używam tuszu z Paese i to jest Cheeky. Ponieważ też ma silikonową szczoteczkę i bardzo łatwo się nią pracuje na tych króciutkich rzęsach. Jest lekko zakręcona. Bardzo ją lubię, bo fajnie właśnie można wyczesać sobie te rzęsy dolne. Podkreślam je, ale nie tworzymy takiego efektu sklejonych tych dolnych rzęs, bo te dolne rzęsy bardzo łatwo jest sobie zlepić. Jeżeli się mazniecie, to mówię dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z makijażem, zostawcie, niech to chwilę Wam przeschnie, tak jak mi tutaj, czy gdzieś tam na powiece. I w momencie, kiedy skończycie już makijaż, weźcie sobie patyczek do uszu i tym patyczkiem po prostu to zetrzyjcie, tylko ten tusz musi już być wysuszony, żeby po prostu Wam się nie rozmazał, bo zepsuje Wam cały makijaż. I teraz tak, ja już sobie wezmę tą kredkę do brwi jeszcze raz i przejadę nią brwi, ścierając puder, który mi się osadził podczas wykonywania wszystkich czynności makijażowych. I teraz biorę ten brow setter i sobie zaczesuję, laminuję te brwi. Modne są mydełka, ale ja robię to też szybciutko, po prostu, żeby to nadać temu kształt. Każdy lubi inne, niektórzy lubią zaczesane do góry, ja lubię po prostu spłaszczone takie i mi to odpowiada, ja się z tym czuję najlepiej. Nie musimy podążać wiecznie za modą. I zostały nam teraz policzki, czyli konturowanie twarzy. I możemy znowu użyć tego zestawu od Vibo.
No jak wiecie, no ten bronzer też zużyłam, ale ja bym chciała troszeczkę, ponieważ mam dość ciemniejsze kolory, użyję sobie Lovely Milky Chocolate. Taki bronzer, to jest też fajny, ale on już jest ciemniejszy i oczywiście używamy pędzla do bronzera, jeżeli go mamy. Ja mam Zoewy, skośny, puchaty, trochę na pędzel, ważne, żeby strzepać potem i lecimy w dół. Pamiętajcie, że idziemy od ucha w dół, w stronę kącika ust, czyli góra, dół. I kiedy tą część już mamy zaznaczoną, lecimy w dół taką trójką jak gdyby, czyli robimy raz, o. O ten sposób, tutaj tą linię żuchwy, tak żeby trochę zahaczyć o ucho i od tu, od tego wgłębienia jakby w czole, ja sobie zawsze też oznaczam. Czyli robimy taką zwaną trójeczkę. Hop, hop. Patrzę w podgląd, hop, hop. Jest trójeczka. Jak wam się trochę na przykład za mocno zrobi, bierzecie pędzel od pudru i strzepujecie. I już. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to też możecie użyć z tego zestawu. Ja mam też swoje ulubione Mislim Sweet Cupcake. Dlatego używam po prostu... A, zaraz, jaki rozświetlacz? O czym ja mówię? Róż. Musimy nałożyć róż. I tak jak mówiłam to Milani, nakładamy ją go tutaj. Możemy się uśmiechnąć. I nakładamy. Jeżeli jesteście ze mną dłużej, to wiecie, że ja kiedyś nienawidziłam róży, ale od kiedy mam ten? To jest kolor 901. To po prostu używam go codziennie i bardzo go lubię. Już go tak spłaszczyłam, kiedyś był taki wybrzuszony, teraz już jest taki pościutki, niedługo mi się skończy. On jest lekko rozświetlający też. Czy ten makijaż nie wygląda ładnie? Bo mi się bardzo podoba. Jeszcze zaraz go dokończymy, mamy zrobione konturowanie, widać to wszystko się ładnie podkreśla. No i teraz robimy ten rozświetlacz. Taki mafinka. On już jest chyba niedostępny, jeśli dorwiecie ten myslin, to polecam. Jak go używam, często mnie pytacie, co mam na... Jaki to jest rozświetlacz, bo on daje taką taflę piękną. Jak wiecie, ja nie lubię brokatowych, tylko ja lubię właśnie takie taflowe rozświetlacze. Na nos nie daję, bo jak wiecie, już mam... To możemy dać tutaj i na Cupidyna, ale ja już nie daję, bo mam rozświetlone tym pudrem z Art Deco. I praktycznie cały makijaż mamy skończony. Nie wziąłam utrwalacza, od razu mówię, bo jeszcze przyknijmy się na koniec utrwalaczem, ale zanim to, nie bawię się, jeżeli nie mam czasu w konturówki, tylko biorę po prostu błyszczyk, mam Max Factor Honey Lakier, tak to się jakoś tak nazywa, o taki, o. No i mam go w kolorze 8? Nie, to jest Honey Nude. Nie wiem, co to jest za numer, ale to jest Honey Nude. I daje takie piękne rozświetlenie na ustach. O. Praktycznie cały makijaż jest skończony. Nie zapominam o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli rozmazaniach. Biorę patyczek i sobie ścieram tam, gdzie się rozmazałam, a w kilku miejscach się rozmazałam. Pamiętajcie o tych fixerach, jeżeli macie, jeżeli nie macie, to nie musicie. Możemy również, o tym nie powiedziałam wam, użyć jeszcze tego pędzla z rozświetlaczem i przejechać go tutaj nim po końcówce, po załamaniu oka. Trochę rozświetlimy też tą część pod okiem, znaczy przy oku. I makijaż, moi drodzy, jest skończony. Ja się trochę odsunę już, a może i nie. Odsunę lusterko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Naprawdę użyliśmy kilku rzeczy, bo wystarczy krem BB, jakiś puder, coś do brwi, jeżeli w ogóle zaznaczamy. Jedna paleta, bądź bronzer, rozświetlacz i róż, jeżeli mamy. I tusz do rzęs. I jesteśmy w stanie wykonać cały makijaż naprawdę w kilka chwil. Ja wiem, że mi się zaszło tutaj długo, ale ja do was mówiłam, pokazywałam wam różne rzeczy i chciałam, żeby też to było dobrze widoczne. A czasami już to robię naprawdę zaspana, 6:30 i ten efekt jest, bo ten makijaż wygląda naprawdę bardzo ładnie. Na przykład tak jak patrzę bokiem do tych związanych włosów, super to wygląda. Mi się podoba bardzo, mam nadzieję, że wam również.
Wydaje mi się, że to jest idealny makijaż dla osób początkujących, tym, którym się spieszy, bądź którym się nie chce jakoś nie wiadomo jak malować, ponieważ on jest taki delikatny, kobiecy, ale jednak widoczny i robiący całkiem niezły efekt. Ja właśnie wychodzę na randkę z mężem, który ma dziś urodziny, także uciekam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.